Pierwszy sparing za nami. Jak ocenisz to spotkanie, które toczyło się w dość trudnych warunkach? Ja na pewno sobie nie przypominam, żebym miał przyjemność grać w takich okolicznościach. Wiadomo, deszcz zrobił swoje, stworzyła się plucha, błoto, było ciężko. Natomiast wydaje mi się, że w całokształcie jako zespół zaprezentowaliśmy się dobrze. A wiadomo, warunki spowodowały, że powpadały też przypadkowe bramki, które na pewno na normalnej nawierzchni by się nie przytrafiły. Ale warunki były dla obu drużyn takie same, także na pewno wartościowy sparing i patrzymy teraz na następnego przeciwnika i przygotowujemy się do niego. W drugiej połowie nie miałeś zbyt wiele roboty poza tym rzutem karnym. Chyba zgodzisz się z takim stwierdzeniem? Tak, dokładnie. Jedynie operowanie i komunikacja z zespołem, operowanie piłką. A tak poza tym wydaje mi się, że przeciwnik nie stworzył jakiejś okazji. Wiadomo, niefortunny karny, trochę przypadkowy, natomiast zakończony bramką. Ale wydaje mi się, że w drugiej połowie jako zespół też zaprezentowaliśmy się naprawdę prawidłowo i przyzwoicie. Stworzyliśmy, wydaje mi się, że więcej zagrożenia niż przeciwnik pod naszą bramką. Także to na pewno napawa optymizmem. Dogadujesz się z taką nową, odmienioną defensywą, no bo dwóch nowych zawodników w tej linii obrony wtedy, kiedy ty byłeś na boisku? Tak. Wiadomo, że trzeba się na pewno dostosowywać do warunków, do zawodników. Też już trenujemy tydzień, dlatego na pewno złapaliśmy jakieś automatyzmy. Wiadomo, nie graliśmy jakoś wybitnie w piłkę od tyłu, nie budowaliśmy gry, no bo nie dało się, po prostu piłka się zatrzymywała na trawie. Trawie, w cudzysłowie. Dlatego wydaje mi się, że chłopaki naprawdę dobrze wyglądali w defensywie i dobrze mi się z nimi grało.